Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj do Was przychodzę z wrap-upem sierpniowym, gdzie podsumuję przeczytane książki oraz filmy, które widziałam w sierpniu, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Chciałabym, żeby na kanale pojawiły się już vlogi z wakacji, ponieważ jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale nie mam cały czas części materiałów, które ma Adam, ponieważ kręciliśmy to na kilka kamer, kilka aparatów, zwał jak zwał. W każdym razie są też ujęcia z drona i chciałam zobaczyć, czy mi się one przydadzą, a chciałabym, żeby te vlogi były też dopracowane, więc na pewno więcej czasu poświęcę na ich montowanie i bardzo chciałabym, żeby na kanale pojawiły się filmy częściej niż raz w tygodniu, ale no po prostu nie daję rady czasowo czytać książki, pisać coś o nich, ponieważ muszę sobie robić notatki, dodatkowo pracować, chodzić do kina, żeby też mówić o filmach, wiadomo, filmy, no i dodatkowo jeszcze pracując w tygodniu. Ja o tym również wspominałam w wywiadzie, także gdybyście byli zainteresowani przeczytać wywiad ze mną, to oczywiście zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Link macie na dole w opisie. A teraz, żeby już nie przedłużać, przejdę do tego nieszczęsnego wrap-upa. Dlaczego nieszczęsnego? Ponieważ 2 tygodnie miałam wyjęte z życia. To znaczy, bardzo się cieszę z tych 2 tygodni, ponieważ byłam na wakacjach, jak już na początku wspominałam. Niemniej jednak, no te 2 tygodnie były takim totalnym luzem. Ogólnie spędzałam czas leniwie i jakoś tak, wiecie, nie spieszyłam się do tego, żeby coś ogarniać. A z racji tego, że to były też moje wakacje, no musiałam odpocząć. Dlatego są tylko 3 książki, 2 książki, o których Wam już wcześniej wspominałam, więc tylko gdzieś zostawię Wam link do tego filmu. No i jak się można łatwo domyślić, jest to poprzedni film, jest to film o tych właśnie książkach, czyli The Perfume of Death i Near Death Experience. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ można tam wygrać właśnie tę książkę. Wystarczy odpowiedzieć na bardzo krótką... Co ja mam z tą końcówką? O! Wystarczy dokończyć bardzo krótkie zdanie i można wygrać właśnie tę książkę po angielsku. Jest to kryminał, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Czego, słuchajcie, prawie 2 tygodnie zajęło mi czytanie takich króciutkich książek? Z racji tego, że w środku są tutaj zadania, które ja sumiennie wypełniałam, żeby nie było. Przepraszam, ale mój pies chce wejść na łóżko. Okej, jestem. Zawsze nagrywam na łóżku, Jaskan siedzi gdzieś tam obok mnie, a dzisiaj nagrywam na tle biblioteczki i nie bardzo jest tutaj do niego miejsce. Książki obie są godne polecenia, także ja Was zapraszam do oglądania tego filmu i może się skusicie, jak nie na tę pozycję, to na pewno na inne książki, które oferuje wydawnictwo Edgard Języki Obce.pl, ponieważ to od nich dostałam te książki, także to tyle. Przed wakacjami od razu po pielgrzymie przeczytałam książkę Papieżyca Joanna, o której już Wam wspominałam w Tybiarze Wakacyjnym, autorstwa Donna Wolfolka Crossa. Nie znam tej autorki, bo to jest autorka, więc chyba powinnam powiedzieć Donny. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą książkę, nie spodziewałam się jakiejś wybitnej lektury, bardziej chciałam poznać jakąś nową postać historyczną, ponieważ wiem, że ta książka jest oparta na faktach, pomimo że wymazanych z kart historii. Niemniej jednak właśnie chciałam się czegoś dowiedzieć, nauczyć. No i była to jedna z pozycji w moim TBR-ze wakacyjnym. I powiem Wam, że po prostu sięgnęłam po nią, ponieważ przed wakacjami miałam jeszcze troszeczkę czasu, ale nie za dużo. Skończyłam pielgrzyma, wiadomo, w lipcu i praktycznie za kilka dni miałam się już szykować na wakacje. I stwierdziłam, że Papieżyca Joanna będzie idealna, dlatego że nie jest zbyt gruba. I jeżeli chodzi o tę książkę, powiem Wam, że tak się miło rozczarowałam. Nie, rozczarowanie brzmi negatywnie, więc miło się zaskoczyłam. Ale naprawdę ta książka mnie tak zachwyciła, tak miło mi się ją czytało i przepełniała mnie taka duma ze względu na to, że jestem kobietą i mogłam się utożsamić z Joanną, że naprawdę bardzo, ale to bardzo podobała mi się ta książka. Powiem Wam, że zaznaczyłam tutaj takie 2 cytaty, które chciałabym Wam przytoczyć, ponieważ nie będę kręciła osobnego filmu o tej książce. Jest to książka, która po prostu opowiada historię Joanny. Z tyłu w posłowie dowiedziałam się całej historii, dlaczego o Joannie nie naucza się w szkole. No wiadomo, dlatego, że jest kobietą. Ale również dlaczego została wymazana właśnie z kart historii, no ośmieszyła kościół, jakby nie patrząc. Dodatkowo Joanna była bardzo, bardzo mądra, więc ośmieszyła większość mężczyzn w tamtych czasach, co było niedopuszczalne. I bardzo podobało mi się to, że był tutaj taki wydźwięk feministyczny, ale jednocześnie nieprzesadzony. Nie wiem, jak to w sumie wytłumaczyć, ale nie było to ani w
jedną stronę bardzo skrajne, ani w drugą stronę. Jest to po prostu opowieść o mądrej kobiecie, która znała swoją wartość i nie rozumiała, dlaczego ma być traktowana gorzej z racji tego, że urodziła się jako kobieta. I powiem wam, że są tutaj takie błyskotliwe dialogi, naprawdę. Zaznaczyłam sobie kilka z nich, ponieważ bardzo mi się podobały. Z racji tego, że była też tutaj taka dysputa na temat tego, dlaczego Ewa jest lepsza niż Adam, bo wiadomo, że wtedy górował Stary Testament. Bardzo podobało mi się tutaj również, że autorka przykuła uwagę do tego, jakimi filozofiami kierowała się Joanna i kogo czytała. Wprawdzie nie są to potwierdzone źródła, na kim się opierała i co myślała, bo tak jak mówię, praktycznie została wymazana z kart historii i fragment tej historii jest po prostu wymyślony, a część jest po prostu faktami, które zostały gdzieś tam potwierdzone w zachowanych pismach. I nie wiem, czy chcecie, ale przytoczę wam tutaj fragment właśnie tej dysputy na temat tego, dlaczego Ewa jest według Joanny wyżej niż Adam. Jeśli zaś chodzi o wolę, kobietę powinno uważać się za istotę wyższą od mężczyzn. To było zuchwałe, lecz teraz nie mogła się już zatrzymać, ponieważ Ewa ugryzła jabłko z miłości do wiedzy i pragnienia poznania, a Adam tylko dlatego, że o to prosiła. To było bardzo odważne i nigdzie nie jest zapisane, że Joanna coś takiego powiedziała, aczkolwiek z racji tego, że Joanna piała się tak wysoko w hierarchii kościoła i władzy, którą posiadała, można sądzić, że podobne myślenie miała. I tutaj jeszcze jest jeden fragment, w którym Joanna przytacza, dlaczego nie chce być typową kobietą tamtych czasów. Ułożyłam tu sobie życie, jestem samodzielna, cieszę się szacunkiem, otwierają się przede mną możliwości niedostępne dla kobiety. Czemu miałabym dla ciebie z tego wszystkiego zrezygnować? Dla jakich korzyści? Żeby do końca moich dni siedzieć zamknięta w komnatach, gotować i wyszywać? Także tak, mniej więcej prezentuje się właśnie ta książka. Jeżeli lubicie takie książki właśnie o silnych kobietach, mnie ta książka bardzo przypominała twórczość Filipy Gregory, chyba tak się nazywa ta autorka. Jak dobrze pamiętam, ona również miesza fakty historyczne właśnie z fikcją. Także gdybyście byli zainteresowani, to Papieżyca Joanna jest bardzo fajna. Z tego co pamiętam, właśnie pod tipierem wakacyjnym ktoś wspomniał, że powstał film na podstawie właśnie tej książki Papieżyca Joanna. Ja sobie wygooglowałam, sprawdziłam, czy rzeczywiście jest taki film. Nie zobaczyłam go, ale na pewno go zobaczę. Aczkolwiek powiem wam, że wydaje mi się, że w książce Joanna jest mądrzejsza. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucia, że Joanna tutaj po prostu jest lepsza. To jest wszystko, słuchajcie, co przeczytałam w te wakacje. Trzy książki, dwie cienkie, jedna troszeczkę grubsza. Zaczęłam czytać Obcą, żeby nie było. Jestem mniej więcej w połowie, no może nie w połowie, ale tak blisko połowy. Myślałam, że ją zdążę przeczytać do września i myślałam, że również będę mogła się pochwalić tą książką w wrap-upie sierpniowym, ale niestety zostawię sobie to na wrzesień i w październiku na pewno powiem, że ją przeczytam, także mam nadzieję, że ją przeczytam, bo wiecie, jeszcze mi zostało tylko troszeczkę, żeby skończyć TBR wakacyjny, a mam jeszcze trzy grube książki, także żeby nie było, że nic nie robiłam po wakacjach. Żeby tradycji stało się zadość, jak skończyłam mówić o książkach, teraz zacznę mówić o filmach. Bardzo się cieszę w sumie, że nie było tych książek i filmów aż tak dużo, dlatego zmieszczę się w jednym filmie, nie będę musiała tego rozbijać na dwie części. Przechodząc już teraz do tematu filmowego, czyli o filmach, które widziałam ostatnio w kinie. Były też filmy oczywiście, które widziałam w domu, ale o nich wspominać nie będę. Będę, tak powiedziałam, będę. Nie będę. O, tak. I ostatnim filmem, o którym wam wspominałam w wrap-upie sierpniowym, lipcowym w sierpniu, był Paryż może poczekać i był to film, który zobaczyłam praktycznie w ostatni dzień lipca i następnie 1 sierpnia, czyli właściwie na drugi dzień, poszłam na Dunkierkę. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat nowego filmu Christophera Nolana, bardzo się cieszę, że poszłam na ten film właśnie nieuprzedzona, ponieważ po Batmanie wiem, że to nie jest ten sam kaliber, no tutaj film wojenny i w ogóle opowiadający o tym, co było, a tutaj, no wiecie, Batman. Ale tak patrząc w ogóle na twórczość Christophera Nolana, to dla mnie to jest jakaś taka sinusoida. Raz jego filmy kocham, raz są dla mnie średnie, takie bardzo, bardzo średnie. Słuchajcie, nawet Batman był dla mnie mega średni, zwłaszcza ostatnia część, ponieważ bardzo nie podobało mi się to, że akcja Batmana rozgrywała się w dzień, a Batman zawsze, ale to zawsze chronił miasto w nocy. Dobra, wracając do Dunkierki. Sama Dunkierka super, dla mnie 9 na 10. Wydaje mi się, że film, żeby zasługiwał 10 na 10, musi po prostu troszkę poleżakować jak dobry ser albo wino. Co ja mam z tymi porównaniami dzisiaj? Ser albo wino? No dobra, wino, ale ser?
Odnosząc się do filmów starych, które stały się właśnie filmami kultowymi, mogę jasno określić, dlaczego chcę, żeby ten film miał 10 na 10, ponieważ kiedy film powstał w latach 80., mogę go porównać ze współczesnymi dziełami i zobaczyć, że ten film w ogóle się nie starzeje, jest dalej aktualny, jest dalej bardzo dobrze zrobiony i dla mnie to jest właśnie taki wyznacznik arcydzieła 10 na 10, także gdyby ktoś się pytał, to tak właśnie jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o Dunkierkę, to bardzo mi się właśnie to podobało, jak została poprowadzona akcja z trzech perspektyw, z morza, z lądu i z powietrza. Podobało mi się budowanie napięcia. Nie podobała mi się za bardzo poprawność polityczna, ponieważ cały czas pojawiało się słowo wróg. Nigdy nie pojawiło się, kim jest ten wróg. Fakt, że znając historię, my wiemy, kto był tym wrogiem i może tutaj autorzy tego filmu chcieli zwrócić uwagę bardziej na tragedię tych ludzi znajdujących się na Dunkierce, a nie na politycznych sprawach, mianowicie kto był wrogiem, a kto nie i bardzo tak negatywnie nacechować wrogów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, wiecie, chcieli może skupić właśnie uwagę na tych poszkodowanych, na tych biednych żołnierzach, młodych żołnierzach, ich dramacie, no i tego, jak to się rozgrywało i w sumie się im to udało, bo dla mnie właśnie się na tym skupiliśmy się na tym dramacie wewnętrznym bohaterów. Podobało mi się również to, że mimo małej ilości dialogów mogliśmy poczuć wewnętrzne rozterki bohaterów za pomocą ich mimiki i niekiedy nawet jak Tom Hardy tylko operował właściwie oczami, mogliśmy poznać jego myśli, jego uczucia. Wiem, że film jeszcze leci w kinach, także jeżeli jeszcze nie byliście, to koniecznie wybierzcie się do kin, zobaczcie, ponieważ naprawdę warto zobaczyć ten film w kinie. Także to wszystko, jeżeli chodzi o Dunkierkę. To jest właściwie temat na osobny film, ale tak, zdecydowanie jest to film godny polecenia i uważam, że było to dobre rozpoczęcie filmowego sierpnia. Następnym filmem, który zobaczyłam i był to dzień, w którym zobaczyłam dwa filmy, jeden po drugim. Pierwszym filmem był Valerian i Miasto Tysiąca Planet i powiem wam, że dałam 8, a właściwie tak napisałam w komentarzu 8,5 i słyszałam, że nie jest ten film dobry, że Luc Besson już nie jest takim genialnym reżyserem jak wcześniej. Fakt, powiem wam, że ja go uwielbiam za Piąty Element i Leona Zawodowca i Angel A. I powiem wam, że kocham te filmy, naprawdę. I trzeba przyznać, że no Valerian nie będzie aż tak kultowym filmem jak tamte, o których wspomniałam. Niemniej jednak jest to naprawdę super film. Może po kilku latach, może za 20 lat powiemy, ale to był film naprawdę takie... Aha, tablet mamy. Nie wiem, czy słyszycie. Powiem wam, że po kilku latach rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten film był przełomowy, że Luc Besson otworzył kilka drzwi, które wcześniej były zamknięte. Z tego co wiem, to Myra Kruszynka miała do czynienia z komiksem, więc nie wiem jak było w komiksie, trudno mi tutaj porównać. W ogóle Kara ukradła cały film, dla mnie ona jest genialna, po prostu jej mimika twarzy i oczy i brwi, którymi cały czas operuje. Podobało mi się to zachowanie humoru, może nie był to tak wybitny humor właśnie jak w Piątym Elemencie, gdzie Bruce Willis po prostu rzucał żartami jak z rękawa i może nie jest to tak wzruszający film jak Leon Zawodowiec, ale zdecydowanie jest to film, który warto zobaczyć, ma całą masę efektów specjalnych. Wprawdzie mój kolega pisał, że występ Rihanny nie był tak genialny jak ten występ śpiewaczki w Piątym Elemencie, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała. W każdym razie ja z tego co słyszałam, to Luc Besson właśnie na tej scenie z Rihanną, która trwa minutę, nawet nie? Chyba minutę. Pracował praktycznie 6 dni, czy 7 i powiedział, że to było bardzo wyczerpujące, powiedział, że bardzo dużo pracy w to włożyli i to widać. Ten film jest naprawdę dopieszczony. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie jest to film, który będzie nas skłaniał do głębszych przemyśleń, ale kiedy zobaczymy go w całości, wtedy możemy znaleźć takie analogie względem naszego świata i tego, co się dzieje i jak postępujemy podczas wojen. I wydaje mi się, że jest to pod tym względem również podobne do Avatara. Jeżeli chodzi o Valeriana i Miasto Tysiąca Planet, to to wszystko. Następnie po Valerianie poszliśmy na film, to już był trzeci film z serii Wojna o Planetę Mał. I powiem wam, że jeżeli chodzi o tę część, to muszę powiedzieć, że pod względem fabuły była to najsłabsza część z tych wszystkich trzech, ale pod względem wykonania i tego, jak graficy dopieścili wszystkie detale i szczegóły, to była to najlepsza część, jaką widziałam, jeżeli chodzi o Planetę Małp i nie tylko. Niekiedy się łapałam na tym, że wydawało mi się, że naprawdę oglądam gadającą małpę i to było takie wow. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to musielibyście zobaczyć te poprzednie dwie części oraz starą Planetę Małp. Ja już starej Planety Małp praktycznie nie pamiętam. Muszę sobie ją przypomnieć, ponieważ teraz już wiem, z czego się co wzięło, więc tutaj właściwie opowiadać nie mam za bardzo jak. Dałam 7 na 10, wydaje mi się, że jest to dobra ocena, ponieważ jak już wspomniałam, pomimo efektów specjalnych, które były dla mnie genialne,
to jednak fabuła troszeczkę dla mnie kulała i tutaj można było jakby bardziej dopracować tą trzecią część, ale jednocześnie bardzo mi się podobał ten wstęp do tych starych części i na pewno sobie jeszcze je odświeżę, także to tyle. Potem zobaczyłam jakiś film w telewizji, potem byłam również na wakacjach i oglądałam sporo filmów, znaczy sporo, no te co leciały w telewizji. Ostatni film, który zobaczyłam i to był praktycznie film, który zobaczyłam pod koniec wakacji, był to Bodyguard Zawodowiec i powiem wam, że słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o tym filmie, nie spodziewałam się, że on będzie aż tak dobry, myślałam, że... Znaczy no, ja bardzo lubię Samuela L. Jacksona i Ryana Reynoldsa i wydawało mi się, że właśnie ten duet będzie genialny i powiem wam, że jak wszyscy myśleli, że Reynolds pozamiata, to... Częstotliwość wypowiadania słów motherfucker, czy jak tam Samuel L. Jackson wypowiada, motherfucker, motherfucker chyba tak bardziej. Wiecie, ja nie jestem gangsta, nie jestem Samuelem Jacksonem. Powiem wam, że tak mi przypomniała Tarantino i Pulp Fiction, że powiedziałam nie, no po prostu moje serduszko zaczęło się radować. No i kolega w sumie skomentował mi na filmie, dlaczego dałam 7 na 10. Powiedziałam, że jakoś tak najmniej było to 7,5 bardziej niż 8. Szczerze wam powiem, nie wiem dlaczego, wprawdzie akcja trzymała cały czas tempo. Był to też film, w którym można było odczuć ten kicz, ale ten kicz był zamierzony, ponieważ jak były wybuchy, to źli faceci nie patrzą za siebie, kiedy jest wybuch, tylko idą cały czas prosto. Były bardzo błyskotliwe dialogi, nie były one głupie, co bardzo mi się podobało i niekiedy żarty Ryana Reynoldsa, pomimo że nie wszyscy łapali, jak gdzieś tam wyłapałam. To znaczy tak, nie żebym ja tylko zwracała uwagę na jakieś żarty, ale był jeden żart, który mnie tak rozśmieszył, że się śmiałam sama w kinie. Ja kiedy powiedziałam właśnie Adamowi, co Ryan Reynolds miał na myśli, to on też zaczął się śmiać, ale nikt w kinie oprócz nas się z tego żartu nie śmiał. Może był on za bardzo chamski i po prostu z nami jest coś nie tak, ale tam był taki szybki montaż, że po prostu stwierdziłam, że, że mógł po prostu ktoś nie zauważyć tego żartu i był tak błyskotliwy, że jego niesmak mógł gdzieś tam się ulotnić i w sumie mogłabym powiedzieć, że mogłam dać te 8, naprawdę, i nie wiem, czy zaraz nie zmienię, ponieważ no nie mam się do czego przyczepić, jeżeli o ten film chodzi. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra komedia, na której będzie się i publiczność żeńska, i męska bardzo dobrze bawiła. Podobało mi się, no właściwie tam wszystko mi się podobało. Podobało mi się to, że akcja rozgrywa się w Europie, a nie w Ameryce, dzięki czemu możemy podziwiać stare miasta, które mają swój urok i ta akcja zawsze zupełnie inaczej rozgrywa się właśnie w miastach w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych wszystko jest taką większą pompą, tam są te ulice większe, te budynki są inne, a u nas jak się wszystko gdzieś tam dzieje w tych takich starych budynkach, to zupełnie inaczej to odczuwamy, prawda? Tak, ja takie mam odczucia w każdym razie, jeżeli wy macie inne, to koniecznie mi napiszcie. I to był właściwie ostatni film, który zobaczyłam w sierpniu i tak mniej więcej wyglądałby ten sierpniowy wrap-up. Mam nadzieję, że we wrześniu zobaczę więcej filmów, mam nadzieję, że przeczytam więcej książek, aczkolwiek Dziewczyny Bestsellerki nominowały mnie do kilku super filmów, przygotowuję je i mam nadzieję, że czym prędzej wam je udostępnię, ale muszę się do nich przygotować, ponieważ wymagają one troszeczkę czasu, także no, to chyba tyle. Dziękuję wam najmocniej za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia za tydzień, a jak nie to wcześniej. Pa, pa!